Bum! Był wystrzał, a teraz będzie bomba i zaciąg. Witam was serdecznie, Kaczmarek Electric MTB Sulechów 2018. Świetne zawody, mam wam dużo powiedzenia, do opowiedzenia. Podam wam trochę wskazówek technicznych, treningowych i sprzętowych i w końcu wyjaśnię, o co tutaj tak naprawdę chodzi. Zacznijmy od tego, jak to się w ogóle stało, co mnie pytacie, że przez ponad godzinę ja cały czas doganiam zawodników, jak oni mogli mi tak daleko uciec. Więc ci wszyscy zawodnicy, których widzicie teraz, czyli najbliższe kilkanaście minut ścigania się, to są zawodnicy, z którymi ja rywalizuję na moim dystansie, czyli jedziemy 28 km, jedną pętlę i każdego, kogo tutaj widzę, kto dojechałby do mety przede mną, no to będzie przede mną w klasyfikacji. Natomiast i my startujemy z pierwszego sektora w tej kategorii, to jest kategoria mini, za nami jeszcze będą leciały kolejne sektory i będziemy się ścigać wirtualnie. Natomiast pierwszy sektor kategorii mini to tak naprawdę był piąty sektor całych zawodów, to znaczy pierwsze cztery sektory to kategoria mega i giga, czyli dystans 2 i 3 razy dłuższy. Oznacza to, że zawodnicy, którzy byli w odstępie powiedzmy 3 minut przed nami, 5, 7, 9, bo co 2 minuty sektory lecą, cały czas przed nami jedzie dystans mega i giga i tych zawodników właśnie będziemy doganiać. I to będzie uciążliwe zarówno dla wyprzedzających, jak i wyprzedzanych. To chyba pierwszy raz coś takiego w tym roku na tych zawodach ustalono. Nie wiem, jak to się sprawdzi w praktyce. Zresztą zobaczycie, kto ogląda całe zawody, to już wie. Co się dzieje tutaj? Tutaj się dzieje następująca sytuacja. Mój podstawowy problem na tych zawodach to był fakt, że do sektora startowego wjechałem 45 minut przed startem, będąc przekonanym, że to jest aż za dużo czasu. Nasz start to była godzina 11:15, więc w pół do 11 byłem przekonany, nie muszę stać w pierwszym rzędzie, bo nie jestem zawodnikiem może na pierwszy rząd. Chociaż w zasadzie to drugi rząd dzisiaj zdobyłem, można by powiedzieć. W każdym razie nie jest to dla mnie istotne, ale stanie z tyłu sektora jest już uciążliwe, bo jak widzicie cały czas trzeba gonić, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, czołówka, kiedy wam ucieknie, zwłaszcza na tak szybkich odcinkach, a tutaj właśnie ten początkowy odcinek był bardzo szybki, dogonienie jej może być w zasadzie już niemożliwe. Trzeba by było być dużo lepszym niż czołówka, żeby ją sobie tak dogonić, bo tam zawodnicy, nie wiem jak oni jechali, czy jechali grupą 5, 3 czy 10, na początku to są grupy większe. Tutaj można po kole pocisnąć mocno, znaczy nie tutaj, tylko tam wcześniej na tych prostych i w ten sposób czołówka też uciekła. Ja gonię, czuję się świetnie, czuję, że tak jak mówiłem o tym na razie na kanale Sigbikem, czuję się 30% lepszy w porównaniu do zeszłego roku, biorąc wszystko razem pod uwagę i to potwierdzają też moje zawody. Powiem wam o pozycji, bo potem zapomnę i będę musiał pisać w opisie. My mieliśmy chyba 429 zawodników na tym dystansie. Przyjechałem na pozycji 15, natomiast w mojej kategorii wiekowej, czyli M3, przyjechałem na pozycji 5. To jest fajna pozycja. Bardzo, bardzo jestem z niej zadowolony. Szczerze mówiąc, byłem zadowolony z każdej pozycji, jaką zdobywałem na zawodach. Od rozpoczęcia kanału w YouTube, z wyjątkiem jednej, i nie chodziło o to, który przyjechałem, ale chodziło o to, jak się czułem na zawodach i myślałem, że coś jest nie tak, nie wiedziałem, jak to jest z treningiem. Kiedy przyjeżdżamy i czujemy się świetnie, to wtedy pozycja też nie jest taka ważna, ale tutaj jestem zadowolony i z tego, jak się czułem, i z tego, co pokazały liczby. Będę w przyszłości jednak musiał, godzinę stania w sektorze trzeba będzie zaplanować. Tutaj mamy trochę technicznych odcinków, nie było ich wiele, ale trasa w Sulechowie podobała mi się bardzo, 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 z tego względu, że była urozmaicona. Było trochę prostych, takich w lesie, na dwa sznurki przynajmniej rowerzystów, gdzie można było sięgnąć po bidon, coś zjeść, czegoś się napić, chociaż były też korzenie i piasek i trzeba było uważać. Ale te proste były właśnie poprzecinane takimi krótkimi ścieżkami. Ja nie nazywam tego singlami, to nie są jeszcze single, ale fajne ścieżki poprzeprowadzane gdzieś tam pomiędzy drzewami,
i to wygląda przyjemnie. No przepraszam, Sulechów, no gdzie nie, gdzie już to wygląda jak single, ale ogólnie chcę też powiedzieć, że nie nazywajmy ścieżek na jednego kolarza po prostu puszczonych gdzieś na dziko między drzewami singlami, bo tak się często mówi. Single to są ścieżki mocno przygotowane. Tutaj w wielu miejscach było fajnie, że je ponazywaliście i tak jak mówię, trasa podobała mi się bardzo. No to co? Wskazówki sprzętowe. Jadę tutaj na rowerze, który waży 12,3 kg, sam rower plus pedały około 350 czy 60 gramów M520, czyli mamy około 12,7 kg, znacie żabę, aluminiowy hardtail. Jestem zaskoczony, jak dobrze sprawuje się Manitou Markhor. Będzie tutaj jeszcze manetka blokady dodatkowo i jest napęd 2x10. Rewelacyjny napęd 2x10 z jedną olbrzymią słabością, to znaczy dziurą na kasecie, dokładnie tam, przy tej prędkości mniej więcej jak teraz jadę 23 na godzinę, kadencję mam albo za wysoką, albo za niską, no bo kaseta nie jest dostosowana do tego rodzaju napędu i to, nie wiem, to jest... Od lat te kasety są już robione w taki sam sposób i niczego tutaj nie zmieniono, więc będę wymieniał kasetę i to będzie chyba jedyna część w żabie, która nie będzie oryginalna, tak, nie taka, jaką kupicie sobie w sklepie. Gonitwa jest trudna, trzeba uważać na zawodników przed nami, bo nie każdy się ogląda zmieniając ścieżkę. Dobrze jest ich ostrzegać po prostu, że jedziemy lewą czy prawą. Fajnie jest podziękować, kiedy przyhamują i dadzą nam drogę. Tutaj już, teraz już większość zawodników, których widzicie, to będą zawodnicy właśnie dystansu mega i giga, z którymi ja nie konkuruję w tym momencie. Może wyprzedzę, znaczy na pewno wyprzedzę jeszcze kilku zawodników z mojego dystansu, nie wiedzą w zasadzie o tym, bo tutaj nie wiemy, kto jest kto. Można się tylko domyślać, że jeżeli ktoś jedzie dosyć szybko, doganiamy go powoli i jest, no i wygląda na wycieniowanego kolarza, no to prawdopodobnie jest z naszego dystansu i gdzieś jest z czołówki, czyli powiedzmy z pierwszej dwudziestki. Coś takiego. Tak to próbowałem też rozgryźć, ale do końca nie wiedziałem, kto jest kto. Zdarzyła się sytuacja na trasie, która mogła sprawić, że zawodów tych bym nie ukończył i ją też wam pokażę, zobaczymy. No i właśnie nie wiem, nie wiem, czy nie byłoby fajnie jednak jechać w takiej kolejności, w jakiej mniej więcej zawodnicy są w formie. Właśnie po zdobyciu kolejnych różnych punktów na kolejnych etapach. No ale było jak było, same zawody naprawdę dają dużo, dużo frajdy, dużo radości, sporo zakrętów, przyjemnie i tu jest ten moment. Zobaczmy, co tu się stało. No to są zawody. Zobaczymy jeszcze w zwolnionym tempie. Zawodnik przede mną najwyraźniej nie zdążył się wypiąć z pedała lewego i stanął butem mi na szprychach. Nic by się nie stało, gdyby upadł mi na koło, ale stanął butem na szprychach i w tym momencie może widzicie już, jak koło jest wykrzywione. Ja tego jeszcze nie byłem świadom przez długi fragment. Aż do 14 km, w zasadzie kawałek dalej, do bufetu. Tutaj jestem w małym amoku, próbuję wyprzedzić wszystko, co się rusza po prostu. Było już tutaj w tym momencie ciasno. Największy problem polega na tym, że ja nie wiem, że to koło jest mocno skrzywione. Ono mieści się w widelcu, więc nie słyszę żadnego ocierania, więc nie będę go oszczędzał na zjazdach. W takim przypadku, o czym też mówię już potem, krzyczę nawet tam do was, do kamery jadąc, największym jakby problemem dla koła jest pochylanie roweru, no bo zresztą w taki sposób rower został w tym momencie zniszczony, tak? Czyli koło było pochylone, zawodnik stanął na to koło i mi je wygiął. I teraz, kiedy ja będę brał zakręty i pochylał rower, bo tak się technicznie najszybciej bierze zakręty, koło strasznie dostaje dodatkowo w kość. Jestem zdumiony, że ono wytrzymało. Natomiast od 14 km, gdzie zorientuję się już, że jestem ranny, na zjazdach po prostu będę musiał zwolnić. Ogólnie zawodnicy bardzo uprzejmi, oczywiście o tym jest napisane w regulaminie. O, tutaj koło, patrzcie, jak ono dostaje w kość, aż mnie boli na to patrzeć. Na odprawie też słyszeliśmy z megafonów,
że wolniejsi zawodnicy powinni ustępować miejsca szybszym, no ale jeżeli za tymi zawodnikami Mega Giga jedzie 400 zawodników mini, z których powiedzmy, no nie wiem, 150 będzie szybszych niż ci z Mega Giga, no to cały czas trzeba będzie komuś ustępować miejsca i to jest na pewno uciążliwe. Tutaj dwie sytuacje, w których ja też niestety niezbyt ładnie zadziałałem, wyprzedziłem. Tutaj mamy jeszcze strome podjazdy. No, niektórzy prowadzą i ważne jest... Prawa. Jak zsiadacie, to na bok. Właśnie. Kiedy zsiadacie z rowerów, kiedy zsiadamy, ja też siadam z rowerów, to prowadzimy rower tak, żeby ci, którzy chcą jechać, mogli przejechać. To jest fajne. Jeżeli uśliźnie się koło, jeżeli nagle się zatrzymamy, zdarza się. Ale kiedy wiemy, że chcemy zsiąść z roweru, chcemy rower poprowadzić, dajemy miejsce innym. Tak jest fajnie i tak powinno być. Tutaj szybsze momenty, no były naprawdę takie, no tutaj single można pobudować. Nie trzeba dużej różnicy wysokości, żeby ładne single tracki można było zbudować. No tutaj walczę cały czas. Jestem sam. W zasadzie przez całe zawody chyba dwóch zawodników gdzieś tam usiadło mi na koło, wyprzedziło mnie, potem ja ich wyprzedziłem, potem oni mnie wyprzedzili, w końcu ja ich wyprzedziłem. A tych, którzy mnie wyprzedzili, ja ich nie dogoniłem, naliczyłem albo jednego, albo dwóch. No i tutaj jest dużo roboty. Tutaj jest naprawdę dużo roboty. Mamy piękne lasy, jeździ się przyjemnie. Jeżeli chodzi o sprzęt, tak jak wam powiedziałem, napęd 2x10 dla mnie świetny. Kaseta będzie węższa, dużo węższa w rowerze. Amortyzator plus jeszcze blokada na kierownicy moim zdaniem będzie świetny. No, zresztą widać, jak to wszystko działa. Jeżeli chodzi o opony, nie lubię Maxxisów ikonów, ze względu na to, że nie są bardzo agresywne, ale są szybkie. I są to oryginalne opony w tym rowerze. Właśnie się zorientowałem, jeszcze inni do mnie krzyczą, a co się stało? Że moje koło pływa na boki strasznie. Tutaj mamy strome podjazdy, informuję zawodnika, że będę wyprzedzał, ale tak go wyprzedziłem, że zobaczcie. No on się musiał zatrzymać, za to bardzo przepraszam, zresztą sytuacja powtórzy się tutaj. Jest ciasno, wyprzedzam ciasno, omijam drzewo i zajeżdżam drogę zawodnikowi. Moje przeprosiny dla was, chłopaki. No tak się zdarzyło, przyznaję się bez bicia, nawet z biciem do czegoś takiego. No to już było uciążliwe. Zastanawiam się naprawdę, czy nie lepiej by było, gdyby według punktacji leciały sektory, ale nie jestem organizatorem, a jeżeli chodzi w ogóle o organizację, o bufet, o to jak jesteśmy ustawiani w tych sektorach, jak one są przygotowane, no to jest świetnie, a opanować około 1000 zawodników na pewno nie jest łatwo, więc pozdrawiam organizatorów Kaczmarka i oczywiście miejscowych. W Sulechowie było pięknie. Tutaj skupiam się bardzo na tym, żeby, i widzicie to, ja roweru nie pochylam w tym momencie, jadę zdecydowanie wolniej i staram się jak tylko mogę amortyzować drgania, no bo mam świadomość, że jeżeli gdzieś przywalę mocniej, to może to dla mnie być koniec zawodów, a w tym momencie mamy 16 km, czyli mamy jeszcze 12 km do mety. Jest kawałek błotka, fajnie, że taki kawałeczek ktoś też wynalazł, no i tutaj znowu warto powtórzyć. Jeżeli schodzicie z roweru i idziecie sobie, no to bokiem. Tutaj kolega ładnie z lewej strony szedł bokiem. Świetnie i... A zobaczcie, że naprawdę ci, którzy jadą, popatrzcie, ci z tyłu już zniknęli. To różnica prędkości jest olbrzymia. Ten podjazd, zobaczcie na profil na dole. Widzicie białą kropkę i cały profil trasy? To jest najdłuższy podjazd tych zawodów. On nie jest stromy, nie jest jakiś taki... Żeby trzeba tam było bardzo zredukować przełożenie. Zresztą zobaczcie, że jedziemy 27 km, ja i zawodnik siedzący mi na kole, pozdrawiam ciebie serdecznie. Trochę się powyprzedzaliśmy tam nawzajem, ale tutaj można było się zmęczyć, więc tutaj było pełne skupienie. Ten podjazd chyba był nazwany Golgota, czy to ten? Nie pamiętam, który to był Golgota, ale chyba ten właśnie najdłuższy tak został nazwany. Byłem zaskoczony, jak dobrze mi się jechało. Teraz już zjechaliśmy z tamtego podjazdu. Pytanie, czy biec, czy jechać. Popatrzcie, jak grząski jest tutaj. Ten popatrzcie na koło przednie. Kiedy piasek jest bardzo grząski i kiedy z każdym naciśnięciem na pedały tracicie jakiś spory procent obrotu koła, czyli waszej mocy, waszej energii, warto po prostu zsiąść i podbiec. I to nie ma obciachu, że biegniecie na rowerze. Jeżeli macie ambicje, żeby wszystko wyjechać, proszę bardzo, ale jeżeli myślicie o tym, żeby być jak najbardziej efektywnym, szybkim,
to w takich sytuacjach warto podbiec. Powiedziałem wam coś o treningu. Jeżeli chodzi o mój trening, to przede wszystkim zwracam uwagę na to, co... No, trening, no i mówię o jedzeniu, tak? Jeżeli chodzi o trening, zwracam uwagę na regenerację. Tutaj było... cudnie się jechało między tymi drzewami, naprawdę. Jak się ogląda ten film, to gromowładna moja mówi, że tutaj... Wygląda na to, jakbym gdzieś zaraz miał wjechać w drzewo, że drzewo, tu w ogóle ścieżki nie ma, było pięknie. Regeneracja jest olbrzymią częścią naszego treningu. I na to zwracam uwagę, na to ma olbrzymi wpływ to co jadłem i to co jem przez ostatni rok, na to ma olbrzymi wpływ też mój pokarm organiczny, który jem codziennie, jestem z tego bardzo zadowolony, a jeżeli chodzi o sam trening, to być może zauważyliście, że ja sobie zazwyczaj dobrze radziłem na podjazdach, bo zawsze lubiłem. Kiedyś byłem ogólnie mistrzem stromych podjazdów, bo jeździłem tylko w górach i byłem bardzo słaby na płaskim. A od teraz, od powrotu do ścigania się, dobrze radziłem sobie na podjazdach, a na płaskim, widzieliście, wyprzedzali mnie ludzie z rowerami, z nóżkami, z plecakami na tych początkowych kaczmarkach. Poprawiłem to. Zwracajcie uwagę na swoje słabe punkty. To jest to, co chcę wam poradzić. Mamy tu 38 km na blacie. Idzie się pięknie. Ja widziałem po wyjeździe z lasu czołówkę, bo tam był zakręt w lewo, zakręt w prawo i tam gdzieś na horyzoncie było ich widać, ale już tutaj dogonić kogoś było ciężko. I tutaj mega i giga skręca w prawo, czyli jedzie na kolejną pętlę, a giga zrobi jeszcze dwie pętle. Mini skręca w lewo. No i ostatni zakręt do mety. Dajcie znać, jak wam się jechało. Wszyscy zawodnicy też z Sulechowa, pozdrawiam was. Napiszcie, co sądzicie o tych zawodach i do zobaczenia na kolejnych. Cześć!